na to wnosił? Z pewnych rzeczy się nie wytłumaczysz, a niektórych tłumaczyć nie trzeba, tak jak piałka o smaku Irish Whiskey. Klasyczny smak z nutką alkoholu. Siemaneczko, prosiliście o więcej odcinków z wagonem, także wagon powrócił, a dzisiaj ze mną w Cieszynie wyciskać będą sztangę takie oto gwiazdy. Dominik, który jest prawdopodobnie przyszłą gwiazdą sportu siłowych i wyciskania leżąc, dużo ludzi go zachwalało, kazali przyjechać do mnie, zobaczymy co tam dzisiaj sobą prezentuje, jakie słabe ogniwa wynajdziemy. No i Krzysztof, który będzie go asekurował, mam nadzieję, że na tyle dobrze, żeby nie pozrywał czegoś przed rozpoczęciem kariery, także jak chłopaki na dzisiaj? Słuchaj, no ja się cieszę, że tutaj przyjechałem, dlatego że być może nauczysz mnie w końcu prawidłowego wyciskania na ławce, tak? Bo ja powiem ci, wyciskam tak jak chłop. Tak się kładę, tak wyciskam. Tak jak chłop idzie, wiesz, po zakupy, nie? Z pleców. No, ja to ogólnie się zastanawiałem, zero techniki. Skąd był pomysł, żebyście przyjechali do mnie, bo przecież i Krzysiek dużo wyciskał i gdzieś tam jakieś obejście z tym tematem macie, no ale potem jak sobie przed chwilą wcześniej porozmawialiśmy na ten temat, jak wyciskałeś, no to już wiem, skąd ten pomysł, po co przyjechać. U mnie w wyciskaniu może było dużo, ale nie było nic technicznie. Ja się po prostu kładłem, tak on mówi, do góry i tyle. U mnie jest ta sama historia. I dlatego ty jesteś pozrywany i ja jestem pozrywany. Fakt jest taki, że Dominik, jako że wcześniej nie był profesjonalistą, nie był zawodowcem, nie startował w sportach siłowych, powiedzmy, na takim poziomie, że mógł sobie coś zrobić, dlatego sobie nic nie zrobił, a wyniki ma bardzo dobre, więc dlatego jest dobrym materiałem na to, żeby go doszlifować. Czy ja, czy na przykład Krzysiek mieliśmy takie już przejścia, że no, skończyło się to kontuzjami i teraz można powiedzieć, że jesteśmy rencistami, od których nam za to nie płaci. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś przy tych maksymalnych ciężarach, przy tych hardkorowych wszystkich treningach nie było tej wiedzy, która jest dostępna teraz w internecie, która była sprzedawana. Tak naprawdę wiedzę, którą osoby takie jak Dominik, zaczynające z wyciskaniem, mogą czerpać od osób takich jak ja, czy Krzysiek, czy jeszcze cały inni, którzy uczyli się na własnych błędach, tak? Czyli poświęcili, powiedzmy, za to swoje zdrowie, tak żeby gdzie zrobić przelew, nie? I będziemy działać. Ogólnie nie pamiętam szczerze, kiedy był ostatni odcinek z KFD u mnie. Troszeczkę się tutaj pozmieniało, bo przenieśliśmy ławkę do tego pomieszczenia, przyszedł monolift, który był nam niezbędny, ponieważ chłopaki, które startują ode mnie, startują na monolifcie, tak? Więc musieliśmy mieć sprzęt, który jest na zawodach. Pomoc zrobiliśmy taki prowizoryczny tutaj, ale to w zupełności wystarczy. No, osoby, które kiedyś trenowały na poddaszu czy w piwnicy, to takie coś to będą mieli teraz za raj, nie? Ogólnie nie jestem fanem żadnych plastikowych siłowni, więc dla mnie taki właśnie klimat jest totalnie odpowiedni do treningu. Czy się dobra ekipa. Dla nas tak samo. Tak samo mój klimat, powiem ci, wiesz, co to jest najważniejsze? Sztangi i te ciężary. Sztangę akurat mamy, uwierzcie, ta sztanga ma ile chłopaki od nas? 2 lata? 3 lata. Zobacz radełko, nie? Zobacz to radełko jest tak ostre, że normalnie tnie łapy, nie? O kurczę. I co to jest to dospawane takie? To jest takie dospawane na szybko, bo kiedyś sobie tu siedziałem gdzieś tam przy piwerku, rozumiesz, i coś tam mi nie pasowało, czegoś brakowało. Są ćwiczenia akcesoryjne, znaczy treningi akcesoryjne typu właśnie wyciskanie w monsterze, łańcuchy, które sobie dzisiaj ewentualnie zrobimy, które mają za zadanie wzmocnić, powiedzmy, górną część ruchu, tak? Samo to dociśnięcie, ale z dołu coś nam musi pomóc, bo ciężar, jakie będziemy stosować, to będziemy stosować submaksymalne, czyli ponad na przykład nadwyżkę maksa. I to jest w ogóle fajne, że jak ktoś nie używał żadnych monsterów i tak dalej, to jest jeden ze stojaków, który miałem taki dodatkowy, że może sobie normalnie przełożyć jakiś tam, nie wiem, haczyk, cokolwiek i zawiesić gumy oporowe na końcach. Im większa na przykład moc gumy oporowej, tym będzie większe wyjście z dołu, będzie mogli stosować większy ciężar, a tak naprawdę, powiedzmy, już w połowie ruchu, czyli tam, gdzie pojawia się ten sticking point, ten moment, który najgorszy jest do przełamania, powiedzmy, przy wyciskaniu raf, guma już nam nie daje tego pierdolnięcia, przyglądamy teraz, nie? Pierdolnięcia. Od tego momentu guma już jako tako nam nie pomaga i tak naprawdę wypychamy no to własną swoją siłą, więc bardzo ważne jest włączenie pracy tricepsu już od samego dołu, żeby z tricepsu nadać tej sztandze pęd, a nie opierać się na tym, że ona pracuje na gumie i potem będzie ciul, nie? Bo ja się nie spiąłem. Jak odpowiednio wygeneruję dynamikę z samego wyjścia z dołu i guma jeszcze pomoże mi ją rozpędzić, to ja jestem w stanie ją dotknąć, nie? Więc dla tak, to, tak to... Przepraszam, dla mnie to, co ty mówisz, to jest magia, bo ja po prostu jestem nauczony tego, że kładę się na ławę, łapę sztangę i wyciskam. Ja tak teraz sobie popatrzyłem, jak Dominik wyciska. No jest to typowo klatkowe wyciskanie, szerokie wyciskanie, typowo piersiowe wyciskanie. Przy większych ciężarach bardzo podatne na kontuzje, przede wszystkim barków, bo jest bardzo otwarta pozycja. Tak, czuję barki. Czujesz barki? Tak. No, to już to widać po tym. Przede wszystkim dochodzi do otworzenia nam tego łokcia, czyli przy większym ciężarze może dojść do tej, powiedzmy, protrakt, do elewacji łopatki.
przez co nam ucieknie do bark, on nie jest zamknięty, nie jest schowany. Ma tu jakąś, powiedzmy, protrakcję, utrzymuje to, ale jak widzicie, opuszcza bardzo piersiowo, rozciąga. Natomiast w wyciskaniu takim już maksymalizacyjnym dążymy do wyciskania z najwyższego punktu i spiony. Drugą rzeczą jest chwyt tak samo do poprawy, ale to myślę, to sobie omówimy wszystko po kolei, nie? Zaczniemy poprawiać. Na tą chwilę, na 60 kg ta pozycja jest spoko, nie? Kiedyś pamiętasz, stysnęła mi klatka, nie? Ale delikatnie. Poczułem coś takiego, jakby włosy się rwały, wiesz? No, ale to właśnie z takiego prowadzenia. No. Nie takiego, tylko takiego. Kurde, no. Powiem ci nawet, dla mnie wyciskanie to jest wyciskanie. Kładę się i wyciskam. Wiem, że są techniki, no nie? No i w końcu, wiesz, ja nigdy nie wycisnąłem tych 200 kg, nie? 195 kg miałem taki rekord, jak byłem w formie, oczywiście natural. A to ja nie wiem, co to znaczy. Co to... Krzysiek mówi, że jestem w stanie wycisnąć 200, nawet ponad 200. Tylko siedzi to w mojej głowie, no nie? No ale no, ja nie wiem, no. Ja widzę, że jest na stanie... Krzysiek, a ty robiłeś mu strzałę już dzisiaj? Co? Robiłeś mu strzałę już dzisiaj? Nie. Ja nigdy. Tak, w tym, nie? I do tego teścia bierzesz, ja nic nie biorę. Ja jestem, ja jestem hipochondrykiem ogólnie i ja powiem ci się, wiesz, boję. Nie, ja po prostu lubię dziubać, jak ktoś jest na czymś, na jakimś punkcie. Rozumiem, spoko, ja się... Fajnie, ja lubię żarty. Chcę iść wyżej, no będę ci bardzo wdzięczny, jeżeli... To najpierw to trzeba ułożyć. Wepchniesz mnie pod te dwie paki. Najpierw trzeba cię ułożyć na ławce po prawie. Chłopaki twierdzą, że ja mogę te 200 kg wycisnąć, nawet 210, ale po prostu no, nie potrafię, powiedzmy, tego zrobić. Ja widzę na przykład, Karwat mówi tak, no widzisz 200 kg na tej ławce i mnie coś paraliżuje. Ja to powiem ci, 200 kg zdejmuję, lekko opuszczam, właśnie, mam do połowy i nagle jest coś mi się dzieje. I właśnie po to są właśnie takie akcesoria jak Monster. Natomiast tu skupiliśmy się teraz na górze, to co mamy tutaj do roboty. W następnej części będziemy pracować nad dołem, bo ty leżysz, no jak ta decha, tak, wiesz. A tutaj nam chodzi o to, żeby typowo biodrowo lędźwiowy rozciągnąć, żeby kolec biodrowy nam wyszedł do przodu, żebyśmy mogli podwinąć przede wszystkim nogę pod siebie, żebyś stworzył łuk, nie mówię ekstremalny łuk, tylko żeby ten mostek opierał się na tym wypięciu i przede wszystkim w odcinku piersiowym kręgosłupa. A dużo osób robi źle i robi w lędźwiowym. Grzechu, a powiedz mi na przykład tak, przykładowo mam dzisiaj siły na 195 kg i to 195 kg bez tej techniki bym wziął. Ile, co mi da technika? Ile dołoży mi na przykład ciężaru, jeżeli bym to zrobił technicznie? To jest zbyt indywidualne, żeby teraz, wiesz, prognozować, nie? No. Znaczy... Ale to coś ciężko, coś ale na pewno z dwie dychy ponad pójdzie. Więc... A no widzisz, no, 20 kg. To mamy skrócenie ruchu, to mamy większą sprężystość z dołu, bo ty na przykład znasz pojęcie leg drive, jak to działa? Czyli wyjście z nogi, wektor siły, jak jest skierowany. No co? Czarna magia. No mamy właśnie to samo podwinięcie tej nogi, daje nam tą sprężystość, gdzie no, powiedzmy napinamy pośladek w 30% i w momencie styknięcia się z klatką robimy spięcie z pośladka i z nogi i my wystrzeliwujemy w stronę stojaków. No, wiesz, to jest leg drive. Natomiast jeżeli masz zbyt za bardzo schowane nogi, jesteś zbyt sprężysty przy tych ekstremalnych mostkach, oni nie są w stanie zrobić leg drive'a. Zawrócili się, oni robią sztywno, nie? No. On nie zrobi strzału, bo on jest na tyle wygięty, że wtedy z palca wektor siły, którą kieruje, idzie w kolano, a nie idzie do nas. A my musimy to przenieść przez prosty udar, przez biodro lędźwiowe i dopiero wystrzelić. To już są takie niuanse, które są ważne na wyższym poziomie, ale jak będziemy je wdrażać jak najwcześniej, to tym lepiej później na później. Tak, jak technika by mi dała 20 kg, to jak ja bym bez... naturalnie wycisnął 215 kg, to jest dla mnie świat, to jestem mistrzem świata. Wiesz, to może nawet na ten 40 kg, tego nie wiem, tak. Nie? Masz wagę do takiej, masz wagę do tych ciężarów. No teraz jestem chudy, ale... Słuchaj, ja robiłem 240 ważąc 105, więc też dasz radę. No to świetnie, no. I też ma naturalne, nie? Kiedyś. Za stabilizację, takie główne mięśnie stabilizujące nam, powiedzmy, wyciskanie, to jest przede wszystkim biceps. Tak, jako przy ręce zablokowanej, zauważ, że ile osób nie dopychasz nagi do pełnego zapięcia i potem widzicie to drżenie ręki. No tak. To jest właśnie osłabiony biceps przez to, że nie stabilizuje dobrze. To jest brzuch, ale o ustabilizowanie nam tutaj obręczy barkowej, o ustabilizowanie nam łopatki i zabezpieczenie tego przed kontuzjami, czyli utrzymanie tego. Utrzymamy to, jesteśmy bezpieczni. Odpowiada najszerszy i czworoboczy. Czyli on stabilizuje tą łopatkę. Ale jest tam jeszcze jeden mięsień, taki malutki, on jest tutaj przed tym najszerszym. I to jest zębaty właśnie. On odpowiada za to, że my ją tak dopniemy. Nie tak najszerszym, ale za to, że my jeszcze bardziej zdrotujemy i schowamy te łopatki do retrakcji. Wiesz co, ja musiałem coś w tych moich wyciskaniach robić totalnie źle, dlatego że ja po każdym na przykład ciężkim przebiegu klatki, no nie, gdzie robiłem serię 140 kg, 150, 160, ja miałem później tył barka, bark do wymiany i tylnia łopatka. Ja po prostu miałem taki ból,
który się utrzymywał po tym treningu na przykład z tydzień czasu, tu miałem wszystko spięte, twarde jak kamień, prawą stronę ciała. No, to o tym ci przed chwilą powiedziałem na samym początku, że prawdopodobnie przy maksach robiłeś to wypchnięcie i ta łopatka szła do protrakcji. Mhm. Czyli napinałeś cały ten namienny z przodu. Nie? To mnie będzie bolało. Pamiętaj, że ci zawsze mówię, kurde, ale mnie boli łopatka, tu, bark, kark. No wiesz, bo jak nie masz siły już w łapach, to pchasz. Ale dlatego ja to powiedziałem już po pierwszej serii, że tak będzie. No. Mi to bardzo często tutaj. Bartek jest to Bartek, ile razy mnie właśnie boli, to mi tam pod łopatką igły jakieś wbijał i tak dalej. Krzysiek tak typowo, siłowo wycisnął 300 kilo, no nie? Bez, wiesz, bez koszulki, bez niczego. Bez tych kostiumów. To jest potencjał, nie? Jest. Naturalnie. Naturalnie wycisnąłem. Naturalnie to zrobiłem. Naturalnie to zrobiłem. Tak, nie tak, to jest taki patent, który... Kiedyś sobie... to się mówiło, jedzie Witut. Tylko po prostu wtedy to robiłem tak, nie? No to masz. Ale na przykład po pewnym okresie czasu, jak pojechałem do fizjo, kazał mi się układać w ten sposób, tak? No i teraz zobacz. I teraz jest fajnie, bo zrobiłeś tą rotację, zaktywowałeś zębaty, on jest spięty, zobacz sobie do nich. To jest zębaty, on się na tutaj teraz spiął. Przez tą rotację, co on zrobił, no tak. On dopiął zębaty i on teraz jest zabezpieczony jako tako. Tu chwyt jest jedynie troszkę do poprawy, ale no tak złapałem. No wiem, rozumiem. I to jest fajne. Starasz się, czy masz... I ręce aha, idą... niedoprost masz przez ten biceps, tak? Zerwany. Znaczy ja nie wiem, czy ja mam niedoprost, czy no bardziej jest, przez triceps. Jest niedoprost. Natomiast to, co ci chcę teraz pokazać, jeżeli nie miałeś nigdy żadnej aktywacji, a jeszcze sobie nie ustalimy, to jest 3-4 serie rozrywkowe robić sobie tak z przypiętą gumą. Ona może być jakiegokolwiek napięcia, nie musi być dużo. Chodzi o to, że ty odczuwasz bodziec z tyłu. Ona ci ciągnie i ty z automatu wtedy robisz... Mogę próbować? Tak. I ty wtedy z automatu ją łamiesz na siebie. Do przodu, zablokuj łokcie. No. I zobaczcie, on już ją złamał, nie? Już się... Zostań na górze teraz, zablokuj łokcie. I teraz złam ją pod siebie. Tak jakbyś chciał zrotować łokcie do siebie. Nie, na górze będę. Jesteś tak? I zrób syk, klatę do góry. Teraz, o! Co? I teraz guma będzie cię w tym utrzymywać. I idziesz. I do przodu sztangę ciągnij. Nie szeroko, tylko do przodu. Do przodu sztangę ciągnij. Tu ją ciągnij. Teraz. A to jakby w ogóle barkami nie wyciskał. Widzisz? Fajnie, nie? A to tak się wyciska, jest prawie tak? Prawidłowo? Nie czujesz barków teraz w ogóle? Nie. Działa? Działa, nie? Barków w ogóle nie czuję. Przy tym wyciskam. Dokładnie. Teraz wyciskasz klatką i tricepsem. Zupełnie inne wyciskanie, nie? Tak. Wiesz co, Grzesiek? I nawet jak się nauczę prawidłowego tego wyciskania, to ciężko będzie mi się przestawić, bo jak całe życie wyciskałem tak, po swojemu, no nie, to nie teraz będzie mi ciężko się nie przestawić. Będzie ciężko. Może, nie? Jak zobaczysz, że cię nie boli łopatka ani nic z tych rzeczy, to naprawdę. Aha. Na ten moment się załapie, nie? Wiecie jak to działa? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli uczymy się czegoś nowego, musimy zrobić mały regres, tak? Musimy się cofnąć. Schować ego, wiesz, dać mniejszy ciężar. No tak. To jest to, czego większości sportowców brakuje, mi też kiedyś tego brakowało, że miałem coś zmienić w pozycji, żeby kurwa, wiesz, iść do przodu, żeby zrobić ten większy wynik. Ale jak ja miałem, wiesz, jak ja robiłem 220 na trójki, ja mam na chwilę zejść na 170, no mnie normalnie co, ja nie mogę spać. No tak, no ja nie, do to nie ma szans. I to wiesz, no nie dawałem rady, nie? Tak, ja robiłem przysiady 300 na 10, 300 na 12 i pojechałem kiedyś do Pudziana i mówię, ty, no co zrobić, żeby była ta wytrzymałość w nogach, nie? Mówi, rób 20. 5 serii po 20 przysiadów w 15 minut, no nie? I to cały, żeby wytrzymałość była, no nie? No to mówię, no 300 robię na 10, na 12, to czy 200 dam radę. Wiesz, jaki był pierwszy ciężar? Stuwa. Żeby to wszystko zrobić, 15 minut, 5 po 20, to była stuwa. No to zobacz, jak ja się musiałem cofnąć. No. To wiesz, co to dla mnie było? No tu siadasz 300 po 10 razy, a tu na następny stuwa. Zupełnie inne włókna pracują, nie? Tak, no. Ale później z beczkami zapierdalałem tak, że wiesz, no, nogi były wytrzymałe, nie? Tak? No. Z browarkiem, ja pełny winy. A właśnie, jesteśmy w Cieszynie, w Czechach, to chyba skoczymy po piwo. A czy wiecie tak, ogólnie nasz browar cieszyński, bo oni Noszaka produkowali, nie znacie Noszaka, może bardzo dobre piwo, niestety, że nie produkują, bo browar został sprzedany. Natomiast nie wiem, jakie to nowe mają, ale mamy coś, co Dominik miał skosztować, także za chwilkę do tego przejdziemy. A możemy. Słuchajcie, ja naprawdę jestem... Teraz będą wymówki, ja nie... Nie, słuchajcie, to piwo... Słuchajcie, piwo piwem, ale ja naprawdę chcę się nauczyć wyciskać. Tutaj mamy przedtreningóweczkę. Ile tutaj mocy? Chłopaki pytam, ile stopni mają. Dominik mówi, że 60. Ja jej dodaję 30, bo wiem, bo była obniżona. 9 dych? 90 volt? Tak. Co ty gadasz? A na czym? Nie wiem, mi to znajomy z Włoch wozi. Zaraz mogę zadzwonić mu zapytać. Ale powiem ci, jest dobrze przypalona, bo wchodzi fajnie. Chciałem ugościć chłopaków dobrze, a że robię teraz, będę robił dużo kulinarnego kontentu u siebie i może też na KFD zrobimy jakiś kącik kulinarny, to zrobiłem dzisiaj pizzerki. Wczoraj już marynowałem mięso i takie tam rzeczy i przywiozłem ich 8 i zobaczcie, ile zostało.
Zostały dwie na tym talerzyku. Wszystkie Dominik zjadł, wszystkie. Ja muszę się jeszcze ten. Ja też sztuki. Ja się jeszcze muszę sprężyć, bo ja sztukę dopiero zjadłem. Dobra, Grzegu, teraz lekcja numer dwa, tak? No, lekcja numer dwa. Ogólnie będziemy sprawdzać sobie. Weźmiesz tą sztangę 110 kg, mam nadzieję, że to nie będzie za dużo, bo będziesz musiał ją długo utrzymać w górze, zanim ja cię ustawię. Aha. Masz koszulkę jakąś taką przylegającą do ciała pod tym? Tak. Ja bym chciał zobaczyć, jak tam pracuje najszerszy i tak dalej, nie? Nie ma najszerszego. Nie stwierdzono. Leżąc tak, on nie jest w stanie tego zrobić na tyle dobrze, jakby się wsunął. Bo jak on się wsuwa i ma lekko schowane, to wtedy wsuwając się tak naprawdę tylko dopina tą pozycję, nie? Jeszcze co jedno zrobimy, to ustalimy sobie jego szerokość chwytu, która jest dla każdego indywidualna. Przez to, że każdy ma indywidualną długość na przykład kości ramiennej, bicepsu. Na sztandze. Zależy od czego, że od naszej budowy na tym. Szerokość? Tak. Tak, od długości bicepsu, długości kości ramiennej. Aha. Bo jeżeli masz krótki biceps i bardzo długie przedramię i złapiesz za szeroko, to wtedy będziesz miał dźwignię otwartą, tak? Ramię siły będzie otwarte i będziesz przeciążał, powiedzmy, ten ramienny prostownik, bo będzie ci uciekał łokieć, czy na przykład biceps będzie w takiej pozycji, że będzie otwarty i będzie musiał stabilizować. Mhm. Więc dążymy do tego, im dłuższe przedramię, że będziemy się cofać. Krótszy bicep za nam krótszy ruch, nie? Wiadomo, ale żeby przed nami było pionowo pod sztangą. Wtedy bicep jest w najlepszej pozycji stabilizującej, a my jesteśmy w stanie sobie utrzymać tą rękę i prostowniki nie będą nam dostawać po dupie. Weź i zrób wolniejsze powtórzenie. W tym momencie widzisz, on ma otwarte teraz przedramię. Mm-hmm. Jeżeli by złapał teraz palec wężej, to będzie pionowo. To jest tu całe spierdę. Jeżeli on da wężej, to się nam tu wali rozluźni, a bicep nie będzie musiał tak latać stabilizującym. Tak jak teraz złapałeś, zła, no. Tylko o jeden palec zwęż. Ten palec na nacięcie. Tu? Ten? Nie ten. Ja łapałeś wcześniej. Dobra, no wiem, że ten. Dobra, wiem. No. No. I teraz jest tak, chwyt, jaki będziemy stosować, popodobam chwilę. Chodzi o to, że tutaj mamy ramienny prostownik pod tym, tak? Nadgarstka tej całej dłoni. On, jeżeli łapiemy sztangę tu, on dostaje naprawdę mocno po dupie przy ciężarach submaksymalnych, maksymalnych i tak dalej. I jak on dostaje po dupie, zaczyna nam się uciekanie łokcia do środka, tak? Wtedy to jest bardzo niebezpieczne dla nas, natomiast jeżeli my złapiemy w ten sposób, to jest pozycja do przyzwyczajenia. Ona jest bardzo niewygodna, bo na początku trochę opuszki bolą. Jeżeli w ten sposób wyniesiesz sztangę, to utrzymamy naprawdę fajną pionową. Czyli na zwiastki tak pod kątem. Mhm. Tak. No kładziesz ją tu, w tym, u nasady. Czyli tak naprawdę ona leży na poduszce. Leży na kości, a nie na nadgarstku. No dobra, i co dalej? No mam tak. Wyciągasz sztangę, zaraz się tutaj nie ruszę. Do przodu, zablokuj biceps. No. Poprostuj rękę. No. I teraz chciałbym, żebyś łopatki pociągnął w stronę dupy. No. Zablokuj, o, widzisz, dostałem dupy, zablokuj, wyprostuj. Idziemy tu. Już się nam ta pozycja polepszy. No. A teraz o co chodziło z tą pozycją wsunięcia? Tak, Krzysiek mówi, zaczął inaczej łapać i on się już wsuwał stąd. Chodzi o to, że będąc już tak ułożony, ty jesteś w stanie na zablokowanych rękach już schować te łopatki. I wtedy tak naprawdę z tej pozycji nie zmieniasz, tylko idziesz. Ja nie użyłem siły, a wyciągnąłem sztangę, widzisz? Aha. No, bo mostek ma się odbywać tu, w odcinku piersiowym kręgosłupa, czyli bardziej musimy schować łopatki, a nie w odcinku lędźwiowym. Jak dużo osób błędnie myśli, że mostek jest w odcinku lędźwiowym i stosowali durne metody kładzenia podłużek. Tak, no to jest debilizm. Ja widziałem. To jest debilizm, bo to jest odciążanie tego odcinka i koce, poduszki, widziałem takie debilizm. Wszystko dawali, piłki, nie piłki. No to jest tragedia. Mostek ma się odbywać przede wszystkim w odcinku piersiowym kręgosłupa. To, że my zrobimy mostek w odcinku lędźwiowym, nie robi nam miejsca pod plecami, żeby schować łopatki. Bardzo dużo osób robi taki patent, że nawet jeżeli wjeżdżają, to nie zabierają tak, tylko najpierw unoszą dupę. Popatrz, robi się miejsce pod plecami, nie? Masz wciąż miejsce, żeby schować łopatki. Przenosisz i dopiero potem dupę, nie? I wtedy jest zabezpieczona pozycja, strzała. Poczekaj, czyli nogi tak? No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Tu może być problem, bo tu będzie biodro lędźwiowe zapewne osłabione. Boli? No. Fajne, nie? Myślę, że łatwiej mi się będzie wsuwać. Ale tu będzie beton. Coś czuję, że tu będzie beton. To do rozbicia będzie, wiesz? No dobra, próbujemy tak. Chwyt ten taki pod skosem, tak? No. Ale jeszcze tak. A palce na górze. A palce na górze. Jeszcze tak bliżej. Co? Jeszcze bliżej ręce. No o! Tak. I te nadgarstki po skosie, żeby sztangę mam oprzeć na poduszkach, tak? No, u nas dobra, nadgarstki. Dobra, no zamykam ręce, palce. Palce jeszcze musisz, popatrz, podnosisz dupę. Słabo. Podnieś dupę do góry, wstań na palcach. Widzisz? Palki, to jest beton. Tu się w ogóle nam nie złamie. Nad tym trzeba popracować. Dobra, no i co teraz? Stań na palcach, podnieś dupę maksymalnie do góry. I teraz zabierz sztangę. Nie kładź dupy, teraz złam ją tutaj, wsuń łopatki tu łopatki to wsuń i teraz połóż dupę, o! Tylko widzicie, fajnie nam się zrobił mostek w odcinku piersiowym, ale tu jest beton.
tu jest płasko. To musimy właśnie zniwelować, bo tak naprawdę on teraz nie ma oparcia, bo on stał na samych czubkach nogi. Żadnego podparcia nie ma, żadnej stabilizacji. Czyli widzicie, moi drodzy, to nie jest wszystko takie proste, jak się wydaje. No a Krzysztof, ty mocno nie próbuje tam? Co? Ty nie próbujesz tych dwóch podsuwać? No po co? Ja na przykład wiem, że z tym chwytem nic już nie zrobił. Bo mi tak pasujemy, tak wyciągamy w ręku i tak... No ale ty nic też nie przygotowujesz do wyciskania, więc nie, nie będziemy spuszczać. Nie pasuje ten chwyt, nie? I na początku ja też nie pasuje. Ja nie potrafię, tak. Patrz, ja ci mogę pokazać, jak ja... No załóżmy tam większy ciężar, załóżmy 150, nie? Ci pokażę, jak ja po swojemu tam wyciskam te 150 na przykład, no nie? A ty mnie później wypunktujesz, gdzie jest błąd i co jest do poprawy. No tylko, że zanim byśmy weszli na większy ciężar, to wolałbym jednak na nawet ciutkę mniejszym. Trochę zakotować ci tą dobrą pozycję, żebyś potem mógł szybko przestawić się z tej swojej na tą i zrobić porównanie. No spoko, no. To patrz, to jest mój wycisk. To. Czyli tam sobie o. A masz może inne buty takie, żebyś mógł sobie na palcach stanąć? Bo tu masz bardzo sztywny przód, nie? Patrz, czyli to jest mój wycisk. Pyk. Pyk. No. Teraz wycisnę technicznie. Ale czuj się tak, jak ja się słucham. Co? Czuj się tak, jak ja się słucham. No tak. Chodzi o to, żebyś ten, nawet jeżeli nad tym się należy nie skupiamy, bo tego nie przepracujemy dzisiaj. To jest skoro fizycznie niemożliwe, żeby to przepracować. Dobra, czyli łapę sztangę węziej, opieram ją na poduszkach. Ten chwyt mam taki z koszty. Wsuwam się do tyłu. I teraz? I teraz stań sobie na palcach, już może nawet nie na gumie, a przed gumą, żebyś nie opierał się tylko na tym. Dupa idzie do góry. Po to dupa idzie maksymalnie do góry, stań na palcach. Czekaj, no, już dalej nie dam rady. Nie, nie musisz tak daleko, daj się troszeczkę wcześniej, żebyś mógł się oprzeć. No, dobra. No dobra. Tylko dupa zaraz do góry, cała dupa idzie do góry. No. I dopiero teraz zabierasz sztangę, bo zrobiło ci się miejsce pod piersią. Aha, no dobra, teraz to rozumiem. Zabierasz, wyciągasz ją. Zablokowane, no, zablokowane. Tak. I teraz jak masz miejsce tu, no, to ciągasz łopatki tu, idą do mnie. Zajebiście. I teraz jest fajnie, teraz trzymałeś tak, wyprostowaną rękę, jest opięty dębaty, no prawie, że nie jest, bo to jest mięciutko, fajnie. Bo go nie ma. Dobrze jest, nie? No. I teraz kładziesz dupę. Kładę dupę. Tak. I teraz masz... Chodzi, dobra, o chodzi tylko o to, tak. Dobra, teraz, no to łopatki mam idealnie, no. Teraz masz ładnie. Nawet no, teraz. No. Teraz jest fajnie. Natomiast no, brakuje do pełni nam tego muku tu, nie? Hop. Poczekaj, popraw jeszcze raz. I teraz, nie, i żeby popraw, ja cię teraz poprowadzę sztangę. Tu. A dobra, wiem o co chodzi. I teraz na dole jesteś. Jak będziesz na dole, zrób jeszcze jedno, proszę. Tu dochodź. Jak będziesz na dole, teraz dotknij do opadki do siebie. Teraz. I tak masz zacząć wyciskanie. To co zrobiłeś, zszedłeś i twój ruch w górę ma być taki. Ty masz sprężyście z tego wyjść. To jest właśnie automatyzacja ruchu. Ty się masz go na pamięć nauczyć. On ci ma wejść w nawyk. A nie, że ty się kładziesz i dobra, co ja miałem kurwa zrobić teraz. Dobra, nie, to zrobić, miałem to zrobić. Nie, to nie myślisz. Ty po prostu przychodzi i dla ciebie ma być już automatu ciul. Schowane, bezpiecznie. Teraz mam ile? 1,4. Robisz tutaj to techniczne? No chciałbym swoje? Technicznie. Raz swoje, raz techniczne. I potem 1,6 spróbujemy, raz swoje, raz techniczne. Tak. Tu już będzie wyżej to gadania, jak coś to ci po prostu powiem z bliska, będę ci w trakcie trwania boju korygował. A potem już po prostu z ciekawości, żeby było to, o czym Dominik wcześniej mówił, czyli jak ma w bani zakodowane, że 200 to jest dużo, nie da rady tego przeskoczyć, żeby spróbował sobie w takim dosłownie najsłabszym. Jakiegoś innego ciężaru 180-190, żebyś zobaczył, jak to działa. Nigdy nie miałem tego w rękach. No to jest dopiero hardcore, nie? To w tym to po 420 się robiło, nie? Tak. Naprawdę, i to na luzie. Dobra, czyli 1,4 robię teraz po swojemu, a później spróbujemy technicznie, tak? No. Ja sobie porównam. No ale tobie już się pozycja zmieniła, już niby robisz po swojemu, a masz... Ale też to zauważyłem, no. Wiesz? Też to zauważyłem. Już zacząłeś ją łamać, nie? No. Dobra, i teraz próbuję, i teraz zobaczę, chcę porównać po prostu, czy będzie mi lżej, jak spróbuję zrobić to technicznie. Czyli tak, poczekaj, tak, ja muszę to zapamiętać, ja muszę po swojemu. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, automatyzacja polega na tym, że o matu nie myślisz. Teraz chcę musi to wszystko przeanalizować. Dobra, ręce mam pod skosem, tak jak mówiłeś, opieram się na palcach, wyjeżdżam. Tak. I teraz, żeby dobrze się wbić z tej pozycji, musiałbyś wysoko biodro wynieść. Ty nie możesz, bo tu jest beton u ciebie. No. O, ale załóżmy. O. Ale robisz dokładnie, robisz miejsce. Dobra. I teraz ją wynosisz. Teraz mam łopatki tak, jak powinienem. Tak. Dupę kładę. Nie. Odłóż. Dupę. Dupa jest w górze, wynosisz sztangę i dopiero kiedy schowasz łopatki, dopiero wtedy położysz sobie biodra. Biodro do góry, dupa do góry idzie. Maksymalnie. No. Dopiero teraz wynosisz sztangę do góry. Przenosisz ją tu. Na zablokowanym. No. I teraz, jak dupa jest w górze, masz miejsce, tu popchnij łopatki. Poczekaj do mnie. No, kładę dupę. Połóż dupę. No. Mógłbyś jeszcze sobie zrobić tak, to co mówię na dole, bo zaraz jest... Znowu z dołu, po prostu jest z barku. A mi chodziło o to, wiesz, do łamania, nie? Na razie technicznie jest mi ciężej, ale to jest na pewno do opanowania.
No dawaj 1.6, ja tam ambitny jestem. Ja spróbuję z tymi łopatkami. Lecę. Dokładnie, ty się tylko tam na tym skup, żeby one były zabezpieczone. Dupa do góry, no. Zdejmuję, łopatki walę do góry. Dobra, tak? Tak teraz zrobisz, czyli łamiesz sztangę. Dobra, masz sobie wyobrazić, że ją łamiesz. Masz sobie wyobrazić, że ją łamiesz. Dobra, pa. No i teraz, tu, widzisz, znowu poszedłeś piersiowo bardzo. Miałeś troszeczkę tu bardziej wyjść. Tak ładnie. Lekko poszło. Wydaje mi się, że trochę łatwiej mi się wyciska. Nawet tak, jak teraz się położyłem. Bo ja to bym normalnie widziałeś, jak ja się kładę. Kładę się... Grzesiek, bo wiesz co, ja też bym chciał, żeby widzowie trochę wynieśli z tego, młode chłopaki, młodzi chłopcy, którzy nie potrafią wyciskać, zapewne tak jak ja, żeby z tego odcinka też wynieśli jakąś tam, prawda, wiedzę, no nie? Metoda jest taka, maksujemy co tydzień. Wiemy mi <bę. śmiech> Im więcej z was się rozwali na łasce, tym mniej będzie osób, które pobiją rekordy. Wiedza się cały czas jako tako pogłębia, poszerza w internecie i warto różne tipy właśnie tylko sprzedawać właśnie dla zapromowania tego sportu i dla powiedzmy dłuższych karier zawodników teraz. Blok, dobra, Włościu. Trzymaj jeszcze. Trzymaj jeszcze. A czemu nie prosisz się dupy do zabrania? Dobra, puść. O, już zupełnie nie. Ura! Czy w ogóle złapałeś sobie na początku z dupy, bo miałeś taki... Nie, złapałem normalnie. Przyznam ci jeszcze, złapałem normalnie. No właśnie, ja powiem ci szczerze, że ja dopiero zaczynam ćwiczyć. Ja jestem teraz bez formy. Dopiero zaczynam ćwiczyć, także ja to wiesz, wziąłem to, co wziąłem, to dzisiaj wziąłem na ciężki flak. A kiedy to wyłapałeś? Bo ja zobaczyłem, że ty zrobiłeś i otwiera ci się pozycja. Ja mówię, co jest? Patrzę się na nadgarstki i mówię, kurwa, źle złapał. Poszła. Ale słuchajcie, ja jestem, powiem ci, ja jestem mega zadowolony, że tu dzisiaj przyjechałem, w ogóle, że cię poznałem, bo fajnym gościem jesteś. Takim ziomem, ale druga sprawa, ja już pójdę teraz na siłownię do siebie z Krzychem i ja już będę to trenował, bo ja wiem, jak podnieść tą dupę, to, tylko tak jak mówisz, schodzimy z ciężaru, ego w kieszeń i katujemy. A jak mi to wejdzie w nawyk i w krew, no to będę to z automatu się już tak kładł. Nagrywaj sobie niektóre podejścia, bo na przykład teraz mógłbyś dojść do tego, dlaczego tak się stało, a ja od razu widziałem, że coś poszło po nadgarstku, nie? Tylko nie zdążyłem zauważyć, że on się przesunął w trakcie trwania boju, czy już się złapałeś? Powiedziałeś, że złapałeś na początku, już inaczej i już było nam wiadomo, co się dzieje. Widziałeś, jak nagrywał, to wtedy... Widziałeś to 140, jak wziąłem, co sam powiedziałeś, że ten. Ja już to z automatu wziąłem, takie podejście miałem, to druga, mnie uczyłeś. Druga, potem ta 160 też była ładna. No. Ona już była ładna, a tam chwyt był jednak fajny, bo ty się kładłeś już i mówisz, dobra, czyli łapię krzywo i już było, wiesz, zakodowane. Takie wyciskanie, jak ty mi powiedziałeś i ty mi, tu mi pokazałeś i próbujesz mnie tego nauczyć, to mogę cię zapewnić, że w moim przypadku, jeżeli tą technikę ja opanuję, to jest 200 z kawałkiem na pewno wyciśnięte, bo jest dużo lżej, wygodniej. Jest. Masz rację, masz 100% rację. To? Dobra, i powiem ci szczerze, że to też bardzo... Pociągasz. Zawsze mnie to zastanawiało, po co ci ludzie kładą to na ręce, no nie? Mamy tu ile? 1.7. 1.7. Rzuć piątki Krzychu, damy 15, żeby było 1.9. Tak. Ty 1.9 to nie wezmę. No jak? Sam ten monsterek jako akcesorium, on już ci ją złamie. Już ci te łopatki wprowadzi. Zobaczysz. Jak nie, to Krzysiek tam złapie. A jest 1.9, tak? 1.9, no. Dupa idzie do góry. Krzysiek, trzymaj ją dłużej, niech on z te łopatki schowa, wiesz? Dobra. Kurwa, to jest 190, to dobrze. Dupka w górę. Dobra, no, ale dupa w górę. Ułóż. No. Dupa w górę. I dopiero teraz Krzysiek ci podaje. No. Nie płacz dupy. To mówi, no. No, idzie. No. Czekaj, i teraz złamę. Przeciw do przodu, sztanga idzie. No. Złamę. Popraw tu łopatki. Kładź dupę i idziemy. Do przodu, strzała. No i nie ma szans. Nie wykorzystałem. Nie, to muszę... Z miesiąc muszę potrenować. Chyba się wystraszył bardziej, bo... Się wystraszył. Znaczy, wiesz co zrobił? On pozwolił gumie się ciągnąć i się kładł tak. Tobie przynajmniej, bo ja nie wiem nigdy tego na rękach. Ja się a ty możesz ruszyć. Ja wiem, że to ma coś pomagać. Pomaga. Ja wiem. Na te 20 kilo, które tu dołożyliśmy. Ja wiem, że to daje komprechę, nie? Ale no kurde, jakoś takie... Nie, tak jak Krzysiek mówi, spanikowałeś trochę na dole. No, trochę tak. Patrzcie, on ją ma rozciągać, ma iść tak. A ona już zaczęła ciągnąć tą gumę i on zrobił tak. Dobra, pokażemy wam, jak działa monster, a za chwilę może Krzyśka też namówię, żeby sobie spróbował takiego pojedynczego. Dobra, poja. O kurde! Tak to ma działać. A ty się położyłeś. Ja jeszcze raz powtórzę, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję ci, Grzechu, za tą lekcję. Od dnia dzisiejszego będę po prostu starał się inaczej wyciskać. Chciałbym również, żebyście wy wszyscy, którzy bawicie się w wyciskanie na płaskiej ławce i trenujecie na siłowniach, żebyście obejrzeli ten odcinek i wyciągnęli sobie jakieś wnioski, poprawili swoją technikę i wyciskali jak najwięcej. Mówiłem to ja, Dominika z miejscowości G.
Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, tą tradycję przenoszę z kanału Strong Ekipa, na którym też dla Was jestem. Dziękuję. Road to 200, technicznie. Road to 200, tak. A teraz będzie road to pizzerka, bo trzeba zapewnić kalorie po treningu. Czyli dobra, mamy trening, mamy jakiś progres, mamy już parę rzeczy, które sam zakodował i wdrożył. Mamy też parę rzeczy, które zapomniał i potem spierdolił, ale znowu to będzie poprawiał. Także to wszystko jest progresywne. Tyle na dzisiaj, ja tam jestem zadowolony z tego, co wniósł. Krzysiek może też coś dla siebie wyciągnął, więc czekajcie na następne odcinki. Jak zwykle, subskrybujcie, lajkujcie i na razie. Trzymajcie się.